Z Hajnówki do Białowieży droga prosta jak z bicza strzelił, ale śliska i trzeba jechać ostrożnie. Wzrok przyciągają prześwietlane słońcem puszczańskie drzewa. Popatrzy na nie jeden człowiek i nic, widzi tylko drzewa. Popatrzy na nie inny i już jawi mu się ukryty w gałęziach ukrzyżowany albo frasobliwy, zamieniony w korzeń jeleń albo ptak. Takich konfesjonałów jak w Białowieży nie ma nigdzie na świecie. W 300-letnich pniach lipowych jegomość czuje się jak pszczoła w barci, tyle że zamiast słodkiego miodu smakować musi gorycz ludzkich grzechów. Autorem kompozycji jest miejscowy rzeźbiarz Stanisław Banach, ale artysta twierdzi, że stworzyła je matka natura. On sam zebrał to tylko w całość i trochę podretuszował. W ołtarzu też rosną drzewa. Kościelna wieża zwieńczona attyką nawiązuje do legendarnej Białej Wieży, od której wywodzi się nazwę osady. Komu uda się wejść na górę, zobaczy Polanę Białowieską i puszczę. Stara Białowieża. Popularne wśród turystów miejsce leśnych biesiad. Ponieważ wokoło sami książęta i królowie, trzeba się zachowywać elegancko. Przed nami szlak królewskich dębów. Oto jego książęca mość Giedymin. Jego imiennik władał puszczą w XIV wieku i wybudował w niej ów zamek z białą wieżą. Obok jego królewska mość August II Sas. Władca ten słynął z ogromnej siły. Kłuł nożem dziki oplątane siecią, a żubry w dołach włócznią przebijał. Dąb Stanisław August Poniatowski wygląda jak Rzeczpospolita za tego ostatniego króla Polski. Potężne kilkusetletnie drzewa ochrzczono imionami litewskich i polskich władców bywających w puszczy. Tradycję łowów królewskich w Białowieży rozpoczął Władysław Jagiełło. Gdy szykował zapasy na wojnę krzyżacką, kilkakrotnie przyszło mu stanąć oko w oko z królem puszczy. Żubr białowieski to największe europejskie zwierzę. Dorosły byk waży blisko tonę. Właściwie cud, że możemy je jeszcze podziwiać. Z początkiem XX wieku na wolności już ich nie było, a w ogrodach zoologicznych doliczono się zaledwie 50 sztuk. W 1929 roku polscy przyrodnicy przystąpili do restytucji żubra w Puszczy Białowieskiej. Przywieziona tutaj żubrza para nie próżnowała i dziś możemy spełnić toast za zdrowie ich potomków. Oczywiście żubrówką. W pokazowym rezerwacie żubrów Białowieskiego Parku Narodowego są też inne zwierzęta występujące w puszczy. Jelenie, wilki. Niechęć do tego drapieżnika pielęgnuje się już od dziecka. Pożarł babcię, czerwonego kapturka, pożera owce. Sprawy zaszły tak daleko, że potrzebne jest centrum obalania mitów o wilku, bo gdy go zabraknie, a jest to całkiem realne, nasze lasy do reszty utracą aureole byłych puszcz. Dzik, przodek naszej świni domowej, ten zadarł z rolnikami. Wprawdzie żeruje w lesie, ale gdy trafi na uprawę kukurydzy czy ziemniaków, to łakomczuch nie popuści. Wygląda na to, że łosza Ibi coś nam powie. Ludzie, nie chcemy wam wchodzić w drogę, ale my też potrzebujemy przestrzeni do życia. Nie rozpychajcie się tak. Z rezerwatu do Białowieży można przejść ścieżką dydaktyczną. Żebra, żubra. Ten popularny szlak białowieski wiedzie po kładkach przez leśne mokradła. Zejście z drewnianej dróżki latem grozi utratą butów. Oryginalny szlak zaprojektował leśnik, artysta Jacek Wysmułek. Jeszcze chwila i wynurzymy się w Białowieży, a dokładnie w prywatnym skansenie na zastawiu. Grupa pasjonatów pod wodzą Anatola Odzijewicza, fizyka z Białegostoku, postanowiła uratować ginącą kulturę i architekturę okolicznych wsi. Jeżdżą po terenie, wyszukują, wykupują i przenoszą w pobliże narewki. Miejsce świetne, dużo przestrzeni, trawa, piękna sceneria. Skansen otwarty jest dla wszystkich przybyszów zainteresowanych dziejami i kulturą pogranicza. Jest czymś w rodzaju kresowej stanicy. Tu odbywają się zakończenia rajdów turystycznych młodzieży ukraińskiej Podlasie i białoruskiej Baćkałszczyzna.
Grupa Odzijewicza, podobnie jak region, też jest wielokulturowa. Zgodnie pracują w niej Polacy, Ukraińcy, Białorusini i ci, którzy nie określając narodowości, mówią o sobie tutejsi. Cerkiew pod wezwaniem świętego Mikołaja Cudotwórcy zbudowano w tym samym czasie i w tym samym stylu, co Pałac Cesarski. Gdy ją wyświęcano, uchodziła za najpiękniejszą w całej guberni grodzieńskiej, a to za sprawą ikonostasu z chińskiej porcelany. Na świecie podobnych jest zaledwie kilka, w Polsce tylko jeden, w Białowieży. Odzwierciedleniem płomiennych modlitw wiernych zanoszonych ku niebu są cerkiewne kopuły o cebulastych kształtach. Boże, chrani cara, modlił się lud powielekroć i w końcu dobry Bóg wziął go do siebie pod wieczną ochronę. W Białowieży II był to pierwszy z carów, który pasjonował się łowami w puszczy. Na ścieżce prowadzącej do zabytku stoi kamienny obelisk, pamiątka po wielkich łowach Augusta III Sasa. Ubito wtedy 42 żubry, 13 łosi i 2 sarny. Kazimierz Jagiellończyk przybył tu na łowy tuż przed swoim ślubem, by przygotować zapasy na ucztę weselną. Oto scena polowania. Obok króla osocznik. A dalej puszcza i jej mieszkańcy. To najnowsza wystawa Muzeum Białowieskiego Parku Narodowego. Projektował ją i aranżował Lech Nowacki. Niestety kamera nie jest w stanie w pełni oddać wszystkich jej walorów. Gry świateł wydobywających z półmroku kolejne zwierzęta, zmieniających się kolorów puszczy wraz z upływem dnia. Słowem, zapowiadam i zapraszam, bo to poziom europejski. Muzeum, sale konferencyjne i biuro dyrekcji parku tworzą jeden kompleks. Mniej więcej w tym samym miejscu stał równie przysadzisty pałac cara Aleksandra III. Miał wieżę, ale bez windy. Z tej mogą korzystać także niepełnosprawni na wózkach. A u góry widoki i poezja. Czy widziałeś te sosny tak dumnie wyniosłe i świerki niebotyczne i dęby porosłe mchem brodatym od podstaw aż hen po sklepienie? Stare lipy, olbrzymy, co są jak marzenie? Nie? Idź, usłysz i obacz. Poznasz, że to puszcza. Zwierz to iście potworny, w obyczajach srogi, wzrok ogniem ciskający ma, zagięte rogi. Niezapomniana gratka to spotkać żubry na wolności. Zimą jest to możliwe. Trzeba podejść tylko do paśników. Ale nie w takim kubraczku, bo żubry pójdą w las. A nie mówiłem? Żubry poszły w las.